Witajcie! Dzisiaj Wam się pochwalę swoim nowym selfie stickiem, a właściwie zrobię przegląd swoich wszystkich selfie sticków. Jestem tutaj nad jeziorem Bajkał. No nie tym słynnym jeziorem Bajkał, tylko tym naszym wrocławskim. Sobie zrobię potem rundkę i potestuję tego selfie sticka. Na początek to jest oryginalny do kamerki Insta 360, ten krótki. To jest kijek, który od dłuższego czasu miałem, ale który się okazał bezużyteczny do kamery Insta 360, to znaczy bezużyteczny. Problem jest, że ta górna część jest taka pękata, no i w związku z tym kamerka, jak robi ten obraz cały, skleja do kupy, no to w tym miejscu wychodzi taka czarna, właściwie taka jajowata plama, nie do końca tego obrazu nie skleja, doposażony o taki stojaczek, ale przyznam szczerze, przy tak małych nóżkach to niestety jest to bardzo niestabilne. Także pomysł był dobry, ale w praktyce słabo się sprawdza. No i zobaczmy na najnowszy nabytek, właśnie przyszedł podróba oryginału, dużo tańszy, właściwie 1/4 ceny, patrząc na to, po ile oryginał chodzi na Allegro. A bardzo porządnie wykonany, włókno węglowe, aluminiowe wykończenie. Także działa jak oryginał, więc po co przepłacać. A do tego waży nieznacznie mniej od oryginału, 209 gramów, czyli po angielsku czy amerykańsku 7,4 uncji. No śmieszne, że Amerykanie dalej używają tego systemu. Ostatnio śmiesznego mema widziałem. Był jakiś taki lej krasowy, powstał w jezdni i podpis był lej wielkości około 6-7 pralek. No i najlepszy był komentarz pod tym, ktoś napisał, że Amerykanie użyją czegokolwiek, byleby tylko nie używać systemu metrycznego. A wracając do kika, 209 gramów, a oryginał, gdzie to było? A oryginał według opisu zdaje się 225. No różnica żadna, no, ale zawsze to jest troszkę mniej do noszenia. Także na dzisiaj właściwie to tyle. Na koniec Wam jeszcze wrzucę małą składankę tego, co dzisiaj nagram. Na razie to tyle. Hej!